Halo, halo, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie o słynnej formacji polskich huzarów, proszę Państwa, bo o ile jeśli chodzi o polską husarię i rok na przykład 1612, czy 1612, czyli słynne wkroczenie do państwa carów moskiewskich w konsekwencji bitwy, zwycięstwa w bitwie pod Kłuszynem jest w zasadzie wszystkim Polakom znany, o tyle inna formacja, która bardzo podobnie nazywa się do polskiej husarii, czyli właśnie huzarzy, polscy huzarzy Księstwa Warszawskiego, którzy jako pierwsi 14 września 1812 roku na czele całej wielkiej, wielonarodowej Grande Armée cesarza Napoleona wkroczyli do Moskwy, są stosunkowo mało znaną formacją w Polsce. Husarzy skrzydlatych praktycznie wszyscy kojarzą, natomiast nasze słynne, dzielne, bardzo bitne dwa pułki huzarów, czyli lekkiej jazdy umundurowanej na sposób węgierski, no niestety jakoś jest Polakom mało znana. Proszę Państwa, huzarzy. Od kiedy w Polsce mniej więcej znani są huzarzy? Proszę Państwa, pułki huzarskie, pułki wzorowane na jeździe huzarów węgierskich, na lekkiej jeździe huzarów węgierskich w Rzeczypospolitej występują już w XVIII wieku. Najczęściej i chyba najwcześniej występują jako oddziały prywatne magnatów polskich, XVIII-wiecznych polskich krezusów, których stać na utrzymywanie swoich prywatnych wojsk w swoich wielkich latyfundiach magnackich. Są to przeważnie na początku jednostki prywatne. Są to po prostu prywatne wojska magnackie, huzarzy, różnego rodzaju hajducy, którzy są po prostu umundurowani na modłę węgierską i też są uzbrojeni na modłę węgierską. Gdyż to też w tamtym czasie pojawiają się dosyć masowo w XVIII wieku też szable huzarskie, nie szable husarskie, tylko właśnie szable huzarskie, czyli całkowicie wzorowane na ówczesnej broni węgierskiej. Proszę Państwa, czyli pierwsze formacje huzarów, lekkich jeźdźców wzorowanych na jeździe dawnej węgierskiej, to tak jak mówię, mniej więcej połowa XVIII wieku, chociaż najprawdopodobniej już za czasów Augusta II Mocnego też tacy huzarzy występowali. Pierwsze takie znane i typowo już polskie jednostki służące już na żołdzie polskim to między innymi słynni huzarzy Franciszka Ksawerego Krasickiego. Tutaj, proszę Państwa, mamy właśnie taki mundur z czasów insurekcji kościuszkowskiej z roku 1794, a właśnie tutaj po prawej stronie mamy ów jegomościa Franciszek Ksawery Krasicki w mundurze brygad kawalerii narodowej. Jak to się stało, proszę Państwa, że w ówczesnej nowej Polsce, już porozbiorowej, czyli w Księstwie Warszawskim, utworzono huzarów? Proszę Państwa, mało kto się nad tym zastanawia i trzeba by ten fakt tak pokrótce omówić. Proszę Państwa, po powstaniu Księstwa Warszawskiego w 1807 roku i konsekwencji wygrania wojny z Austrią, między innymi bitwy pod Raszynem 19 kwietnia 1809 roku, polska armia pokonuje armię austriacką i bardzo śmiałym zagonem na południe kraju, no, ówczesnej jeszcze Austrii, dokonuje kontrataku, między innymi z Warszawy w kierunku Lublina, w kierunku Zamościa, w kierunku nawet Krakowa. Tutaj, proszę Państwa, mamy słynny wjazd księcia Poniatowskiego, ówczesnego wodza Armii Polskiej, do Krakowa 15 lipca 1809 roku. Proszę Państwa, w konsekwencji właśnie zajęcia tych miast polska armia dostaje jakby zdobyczne olbrzymie ilości wyposażenia ówczesnej jazdy austriackiej i między innymi bardzo dużą ilość mundurów huzarów węgierskich, proszę Państwa, którzy byli w tamtym czasie na służbie austriackiej. Otóż młode państwo, jakim było Księstwo Warszawskie, stosunkowo ubogie, najprawdopodobniej nie byłoby nawet stać na wystawienie takiej dosyć drogiej formacji, jaką byli ówcześni huzarzy, lekcy jeźdźcy po prostu huzarscy. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że
mundur huzarski w tamtym czasie był bardzo drogi, był bardzo też efektowny, jeśli chodzi o wygląd. Taki przeciętny koszt munduru huzarskiego w tamtym czasie to był wynosił dwa razy tyle, ile na przykład koszt munduru ułajskiego z tamtego okresu. Także to, że w tamtym czasie, w okresie Księstwa Warszawskiego powstały takie formacje, jak formacje huzarskie, to proszę Państwa, nie była jakaś nasza fanaberia, bo mieliśmy za dużo pieniędzy w czasie Księstwa Warszawskiego na mundury, tylko dlatego, że zajęliśmy bardzo dużą ilość, tak jak wspomniałem wcześniej, magazynów i bardzo dużą ilość mundurów, które były mundurami huzarów austriackich i chcieliśmy po prostu to wykorzystać. Napoleon też nie oponował, zdawał sobie sprawę, że tak piękne mundury huzarskie mogą też przyciągnąć polską szlachtę do wstępowania właśnie w szeregi takiej formacji, właśnie jak formacja huzarska. Proszę Państwa, rzeczywiście tak było, bo stosunkowo szybko w 1809 roku udaje się sformować właśnie dwa pułki huzarskie. Tutaj mamy, proszę Państwa, właśnie takie formowanie właśnie takiego oddziału huzarskiego, jednego z pierwszych polskich oddziałów. I proszę Państwa, w 1809 roku udaje się sformować dwa pułki huzarów, wykorzystać między innymi właśnie mundury po austriackie. Proszę Państwa, charakterystyczne części munduru huzarskiego to między innymi na przykład mentyk, czyli tutaj taka charakterystyczna kurtka noszona zwykle na lewym ramieniu, zwisająca stosunkowo rzadko, na przykład w miesiącach letnich, wiosennych, zapinana, która w czasie jazdy tak powiewała po prostu fantazyjnie przy naszym lewym boku. Mentyk też często był wykonany z dosyć grubych materiałów, oprócz funkcji ozdobnej też chronił przed cięciami szablą. Kolejną na przykład takim elementem dosyć stałym, jeśli chodzi o mundury huzarskie, to proszę Państwa na przykład dołman, czyli taka charakterystyczna kurtka kilkurzędowa zapinana na pętlicę. Tutaj mamy właśnie taki charakterystyczny też dołman. Czaka stosunkowo wysokie, też jeśli chodzi o też o kompanie wyborcze niektórych pułków, to nosiły też takie charakterystyczne czy wielkie czapy, które były często futrzane. Także bardzo efektownie ten wygląd, tak bardzo efektownie ten mundur huzarski wygląda. Oczywiście też spodnie z szyntasami, czyli charakterystycznymi tutaj takimi wzorami podobnymi do wzorów dzisiejszych górali, czy chociażby też szabeltasy, czyli takie torby, które tutaj macie Państwo tutaj zawieszone. Tutaj taki szabeltas typowy z orłem Księstwa Warszawskiego. Szabeltasy służyły głównie do, były to torby, w których można było jakby no, przechowywać w czasie jazdy bez jakby obawy o to, że się w czasie jazdy utraci jakieś cenne, ważne dokumenty, czy nawet mapy, ponieważ huzarzy byli bardzo często wykorzystywani jako adiutanci albo przewodnicy, dlatego w tych stosunkowo ciasnych spodniach węgierskich było ciężko cokolwiek przechowywać, dlatego właśnie taki szabeltas, czyli taka torba, w której można było schować różne dosyć no, potrzebne elementy, można było po prostu do takiego szabeltasa schować. Proszę Państwa, pierwsze dwa pułki powstają właśnie w 1809 roku. W Wielkopolsce powstaje 10. Pułk Huzarów pod dowództwem Jana Nepomucena Umińskiego, a na Lubelszczyźnie powstaje tutaj po prawej stronie 13. Pułk pod dowództwem Józefa Tolińskiego. Proszę Państwa, pułki te stosunkowo szybko powstają. W 1812 roku, w czasie wyprawy na Rosję, pułk właśnie 10, zwany też jakby 10 złotym pułkiem huzarów Księstwa Warszawskiego, liczył 28 oficerów, 653 huzarów. Natomiast właśnie 13 pułk Józefa Tolińskiego, zwany srebrnymi huzarami, liczył 33 oficerów i 722 huzarów. Także proszę Państwa, pułki były stosunkowo liczne podczas wyprawy na Rosję w 1812 roku.
Huzarzy byli głównie słynni z walki w czasie oczywiście walk konnych. Byli głównie wprawiani w walce szablą, ponieważ szabla, jeśli chodzi o walkę, wręcz była główną bronią huzarską. I proszę Państwa, tutaj mamy nawet uwiecznioną praktykę fechtunku szablą huzarską 13 i 10 pułku. 13 to są właśnie ci srebrni huzarzy, a 10 to są właśnie ci złoci huzarzy księstwa warszawskiego podczas właśnie praktyki walki szablą, wymachy i cięcia, bardzo charakterystyczne dla ówczesnej polskiej jazdy. I właśnie tutaj mamy wykonano w tamtym czasie piękny obraz, piękna rycina przedstawiająca właśnie ćwiczenia w walce szablą naszych dzielnych polskich huzarów. Podczas wielkiej wyprawy na Rosję w 1812 roku, tutaj mamy pokazane przekraczanie rzeki Niemen przez wojska napoleońskie liczące blisko 600 tysięcy żołnierzy. Nasi huzarze głównie, obok innych pułków oczywiście huzarskich, bo nie były to tylko i wyłącznie, cała wielka armia liczyła kilkadziesiąt pułków huzarskich. Natomiast huzarzy nasi polscy w tamtym czasie to liczyły około dwie jednostki nasze w tamtym czasie służyły typu huzarskiego, służyły jakby w armii Napoleona. Nasi huzarzy w tamtym czasie głównie zajmowali się zwiadem, zajmowali się działaniami w forpocztach, działaniami w Straży Przedniej, czasami też pełnili funkcję straży nocnej. Generalnie były to funkcje kawalerii lekkiej, która miała za zadanie pełnić właśnie funkcję lekkich jeźdźców. Oczywiście huzarzy też, wbrew obiegowej opinii, też bili się w bitwach. Nie byli tylko i wyłącznie jazdą przeznaczoną do rekonesansu, czy właśnie utrzymywania widet, czy działania w forpocztach. Oczywiście nasi huzarzy też, jak wspomnę o tym później, też oczywiście brali udział w bitwach. Proszę Państwa, te mundury też huzarskie już po kilku tygodniach służby w polu już wyglądały, proszę Państwa, troszeczkę inaczej, mniej barwnie, były już bardziej zakurzone, bardziej zużyte. Tutaj mamy już huzara, co prawda francuskiego w tamtym czasie, ale już właśnie ubranego na sposób polowy, czyli ten cały piękny, okazały mundur już jest, musiał być stosunkowo zabezpieczony przed działaniami polowymi i już jest tutaj już właśnie zużyty. Nawet polscy huzarzy z tamtego okresu, pamiętnikarze, wspominali o tak zwanej złotej nędzy wśród pułków huzarskich, naszych pięknych pułków huzarskich, ponieważ te mundury były bardzo efektowne, ale po pewnym czasie niestety niszczały i mówiło się o tak zwanej złotej nędzy wśród pułków huzarskich, ponieważ po pewnym czasie te mundury blakły, niszczały oczywiście, to wszystko na skutek działań wojennych. Tutaj mamy huzara z charakterystycznym też pokrowcem, który miał chronić czapkę przed działaniami słońca, przed działaniami deszczu, która miała zabezpieczać właśnie czapkę przed czako, przed zniszczeniem w czasie działań polowych. Oczywiście huzar w całym pełnym umundurowaniu, oczywiście też w całym charakterystycznym uzbrojeniu. W tamtym czasie, jeśli chodzi o uzbrojenie polskich huzarów, huzarze mieli przy swoim lewym boku regulaminową szablę huzarską huzarów francuski wzór 1786, o której będę mówił najprawdopodobniej w następnym odcinku dosyć dokładnie. Omówię taką szablę, ponieważ mam ją na swoim wyposażeniu. To jedna z najlepszych szabel huzarskich, jaką kiedykolwiek stworzono. Wzór 1786 to chyba najlepsza szabla huzarska, najlepsza francuska szabla huzarska z tamtego okresu. Oczywiście przy swoim boku też francuskie kawaleryjskie pistolety skałkowe wzór 1804 i oczywiście karabinek kawaleryjski wzór 1799. Takie było wyposażenie naszych huzarów w czasie wyprawy na Rosję. Proszę Państwa, jednym z pierwszych sztów, jakby starcie, pierwsze starcie z jazdą rosyjską naszych polskich huzarów podczas kampanii w Rosji w 1812 roku, dochodzi 10 czerwca pod Łopiejkami do starcia z carskimi gwardyjskimi kozakami. Nasza polska jazda w tamtym czasie, właśnie 10 pułk huzarów,
pobił na takiej dużej równinie pod Łopiejkami kozaków gwardyjskich moskiewskich, spędził z pola bitwy. Kilkudziestu też kozaków dostało się do niewoli, także taki chrzest bojowy w kampanii 1812 roku nasi polscy huzarzy odbyli właśnie pod Łopiejkami. Proszę Państwa, w dalszym ciągu tej kampanii między innymi nasi huzarzy biorą udział w wielkiej bitwie pod Waterloo. Proszę Państwa, w pierwszych dniach września 1812 roku dochodzi do rozstrzygającej w zasadzie tamtą kampanię bitwy pod Waterloo. Nasi polscy jeźdźcy walczą głównie na prawym skrzydle armii Napoleona, tutaj w okolicach miejscowości Utica, w okolicach miejscowości Siemianowskoja. Między innymi właśnie pod Uticą nasz 13. Pułk Huzarów, kierowany przez kapitana Stanisława Gawrońskiego, a dokładnie część tego pułku, udaje się pobić rosyjską jazdę, która w tamtym, rosyjską piechotę nacierającą na oddziały tutaj francuskie. Polscy huzarzy biją kozaków, którzy w tamtym czasie ubezpieczali flankę rosyjskiej piechoty. No i doprowadzają do tego, że rosyjska piechota musi się wycofać. Także proszę Państwa, właśnie 13. Pułk tutaj bardzo dobrze się pod Uticą sprawił. A kilka godzin później 10. Pułk z kolei huzarów pod dowództwem Umińskiego pod miejscowością Siemienowskaja brał udział w takiej wielkiej szarży kawalerii francuskiej prawego skrzydła, gdzie udało się tutaj rozbić kawalerię rosyjską. I właśnie w tej słynnej wielkiej szarży też nasz dzielny pułk 10. Huzarów brał udział. Proszę Państwa, Rosjanie spod Borodino, spod Morzajska, bo tak też czasami się określa tą wielką bitwę, wycofują się i oczywiście otwiera się przed francuską armią szansa zajęcia bardzo szybko państw, zajęcia Moskwy. 14 września 1812 roku to właśnie 10. Pułk polskich huzarów jako pierwszy z całej wielkiej armii, Grande Armée, wkracza do Moskwy. Proszę Państwa, jest to bardzo oczywiście zaszczytny dla naszej polskiej kawalerii fakt, że właśnie z wszystkich pułków kawalerii francuskiej to właśnie naszym złotym huzarom z 10. pułku udaje się jako pierwszym wkroczyć do Moskwy. Proszę Państwa, co piszą też nasi pamiętnikarze w tamtym czasie po zajęciu Moskwy? Proszę Państwa, generalnie polscy huzarzy, polscy też żołnierze udają się na zwiedzanie jakby Moskwy. Między innymi zwiedzają na przykład cały Kreml. Mamy bardzo to dokładnie opisane w pamiętnikach, na przykład Konstantego Janty, który polecam ten pamiętnik, Dzienniki Wojny Moskiewskiej w roku 1812, czy inny chociażby pamiętnik Józefa Załuskiego, wspomnienia o pułku lekkokonnym polskim Gwardii Cesarza Napoleona, czy chociażby inny jakby pamiętnik Wincentego Płaczkowskiego, czy Romana Sołtyka. W tych wszystkich pamiętnikach Polacy dość dokładnie opisują swoje wrażenia z wizyty właśnie w państwie rosyjskim i z wizyty podczas swoich wrażeń, jakby podczas zwiedzania Moskwy i podczas zwiedzania Kremla. Oczywiście w tamtym czasie właśnie nasi wspaniali jeźdźcy i kawalerzyści wspominają o tym, że podczas zwiedzania sali tronowej w pałacu na Termie, oczywiście mieszczącym się na Kremlu, znaleźli zawieszone polskie sztandary i polskie chorągwie z czasów wojny 1792 i 1794. Były to chorągwie Brygad Kawalerii Narodowej, jak i też chorągwie Konfederatów Barskich. Proszę Państwa, tutaj mamy takie
chorągwie oczywiście już w polskich muzeach, ale no, przykładowo te chorągwie mogły też znajdujące się na Kremlu właśnie tak wyglądać. Proszę Państwa, odżyły też wspomnienia, ponieważ większość polskich kawalerzystów, którzy w tamtym czasie służyli w armii Napoleona, byli to weterani wojny 1792 i 1794. Odżyły, proszę Państwa, też brutalne wspomnienia i tego, co dokładnie Rosjanie robili z Polską w XVIII wieku. Także w jakimś sensie była to naturalna chęć odwetu na Rosjanach za to, co w zasadzie w XVIII wieku dokonali z państwem polskim, za sprowadzenie Polski w XVIII wieku do roli pariasa XVIII-wiecznej Europy, za zwasalizowanie Rzeczypospolitej, za sprowadzenie Polski do roli wasala w drugiej połowie XVIII wieku, za to, że ambasadorowie rosyjscy Repnin, Siewers w zasadzie byli niekoronowanymi królami w drugiej połowie XVIII wieku w ówczesnej Polsce, za doprowadzenie do rozbiorów też oczywiście Rzeczypospolitej. Także proszę Państwa, te wszystkie straszne wspomnienia odżyły. Oczywiście też odżyły wspomnienia o rzezi warszawskiej na Pradze, która odbyła się 4 listopada 1794 roku, gdzie rosyjscy żołnierze zabili, skromnie licząc, od 5 do 20 tysięcy mieszkańców, oczywiście cywilów, prawobrzeżnej Warszawy. Także proszę Państwa, te wszystkie wspomnienia odżyły wśród polskich weteranów i w jakimś sensie rzeczą naturalną dla ludzkiej natury była też chęć odwetu i chęć zemsty na Rosjanach za tamte straszne czasy. Oprócz chorągwi XVIII-wiecznych odnaleziono też na Kremlu chorągwie z czasów XVII wieku. Proszę Państwa, znaleziono też m.in. chorągwie Zygmunta III Wazy, m.in. też polskie chorągwie husarskie z XVIII wieku, chorągwie piechoty. Tutaj mamy co prawda chorągwie po prawej stronie gwardii króla Władysława IV Wazy, ale bardzo podobnie mogła też wyglądać chorągwie Zygmunta III Wazy. Odżyły też, proszę Państwa, wspomnienia, gdyż szlachta polska wspomina w swoich właśnie pamiętnikach o tym, że podczas zwiedzania jakby Moskwy przypomniała im się też, ponieważ szlachta posiadała pamięć historyczną, przypomniał się też fakt kapitulacji i masakry 4000 Polaków znajdujących się w Moskwie w listopadzie 1612 roku, kiedy to doszło do zdradzieckiej masakry polskiej załogi, która w tamtym czasie znajdowała się na Kremlu. Najprawdopodobniej już Polaków w tamtym czasie było mniej, ponieważ polska załoga liczyła 4 tysiące, ale to na początku 1612 roku. W tamtym czasie podczas kapitulacji, podczas oblężenia panowały straszne warunki. W 1612 roku zdarzały się przypadki kanibalizmu wśród polskiej załogi. Zdarzały się przypadki nawet wykopywania z ziemi ciał zabitych żołnierzy i konsumowanie tych ciał. Także były to straszne czasy. Podczas kapitulacji właśnie 7 listopada 1612 roku Rosjanie obiecali, że nikomu włos z głowy nie spadnie. Niestety nie dotrzymali warunków kapitulacji i w zasadzie kilka tysięcy polskich żołnierzy zostało w pierwszych dniach listopada 1612 roku w wyniku tej kapitulacji i zdradzieckiej masakry zabici tam na miejscu. Ocalało tylko kilkuset polskich najbogatszych jeźdźców, kawalerzystów, husarzy i oficerów, którzy mogli w jakimś sensie zapłacić okup i jakby dowódcy rosyjscy chcieli wziąć ich do niewoli, gdyż liczyli na jakieś intratne zyski z tego tytułu. Oddziały polskiej piechoty natomiast, składające się przeważnie z chłopów, zostały wybite przez Rosjan tam do nogi. Także proszę Państwa, między innymi jeden właśnie z polskich oficerów, z polskich jeźdźców wspomina w swoim pamiętniku, że w czasie wolnym od służby wziąłem z sobą jednego mieszkańca Moskwy, który pojechał ze mną za miasto dla pokazania mi mogił naszych Polaków, którzy za Zygmunta, króla Zygmunta III
w mieście tym zdradziecko wyrżnięci byli. Także proszę Państwa, polscy huzarzy, polska kawaleria jak najbardziej miała pamięć historyczną i doskonale pamiętała o zbrodniach Rosjan na Polakach w tym mieście. Proszę Państwa, pobyt Napoleona w 1812 roku w Moskwie jest stosunkowo krótki. Już w październiku w zasadzie okazuje się, że no, Rosjanie nie są skorzy do żadnych rozmów i żadnych układów. Wojna będzie nadal trwała przed Wielką Armią znajdującą się w Moskwie. Była perspektywa uwięzienia tej Wielkiej Armii na zimę i w zasadzie to miasto mogło się okazać pułapką, dlatego też cesarz Napoleon już w zasadzie w październiku wydaje rozkaz odwrotu i w zasadzie Wielka Armia cofa się, proszę Państwa, z Moskwy. Nasi huzarzy, kawaleria nasza oczywiście jakby no pełni bardzo ważną rolę, ponieważ w zasadzie w tamtym czasie Wielka Armia jest nieustannie atakowana przez kawalerię rosyjską, głównie przez kozaków, ale też oczywiście przez kawalerię liniową, dragonów czy nawet kirasierów. W zasadzie rosyjska kawaleria cały czas szarpie tyły Wielkiej Armii i to właśnie, proszę Państwa, zimą 1812 roku olbrzymie znaczenie do osłony tych wycofujących się resztek armii, Wielkiej Armii ma niesamowite znaczenie, ma właśnie kondycja i działanie kawalerii. I między innymi, proszę Państwa, właśnie nasi dzielni huzarze polscy pod Winkowiem, 18 października biją się i osłaniają odwrót armii rosyjskiej, biją się z przeważającymi kilkukrotnie liczebnie kawalerzystami rosyjskimi. Tam Polacy i polskie oddziały huzarskie doznają olbrzymich strat. Cała też jakby późniejsza kampania, czyli odwrót zimą, to w zasadzie nieustanne walki naszych huzarów z kałmukami, z kozakami, z różnego rodzaju lekką kawalerią, która w tamtym czasie była w służbie rosyjskiej, czyli między innymi Kirgizami. Jest to kawaleria często na pół dzika, na małych, brzydkich koniach. Polscy huzarzy w swoich pamiętnikach na przykład bardzo często też wspominają o tym, że na przykład w jednym z pamiętników, pamiętam, wyczytałem taką informację, że znaleziono podczas takich potyczek jeden z polskich huzarów na miejscu ubił jednego z kałmuków i pod ubiorem kałmuka znaleziono, pod futrem kałmuka znaleziono deski drewniane, które kałmucy umieszczali sobie na plecach, które rzekomo miały służyć im jako osłona przed cięciami szablą huzarską. Także proszę Państwa, takie prymitywne zbroje drewniane kałmucy w tamtym czasie na siebie ubierali, żeby zabezpieczyć się przed no, groźną bronią też, proszę Państwa, jaką była ówczesna szabla huzarska. Proszę Państwa, w czasie tego odwrotu pada oczywiście zdecydowana większość koni 10 i 13 pułku huzarów i podczas tego odwrotu w zasadzie polscy huzarzy, większość polskich huzarów wraca już do księstwa warszawskiego z resztkami armii Grande Armée, armii Napoleona, w zasadzie wraca już, proszę Państwa, pieszo po utracie koni. Proszę Państwa, ilu dokładnie huzarów wróciło z eskapady do Rosji w 1812 roku? Tego dokładnie nie wiemy. Nie mamy takich dokładnych danych. No, możemy tylko przypuszczać, że no, najprawdopodobniej no, ponad połowa polskich składu, polskich huzarów no, w czasie tej tragicznej wyprawy i kampanii z roku 1812 roku poległa gdzieś na polach Rosji. Proszę Państwa, tyle może na dziś na temat wspaniałych dwóch pułków huzarów, polskich huzarów. W następnych odcinkach postaram się omówić też szablę huzarską wzór 1786 i powiedzieć kilka słów
na temat konstrukcji i tej właśnie słynnej szabli. Więcej Państwo na temat szabli huzarskich z XVIII wieku możecie Państwo też przeczytać w moim e-booku na temat też szermierki. Szablą huzarską możecie Państwo przeczytać w moim e-booku Taktyka walki szermierka kawalerii europejskiej w XVIII wieku, na temat szabel węgierskich i na temat metod posługiwania się huzarską szablą, gdyż posiadamy dosyć dokładne instrukcje z XVIII i z XIX wieku, które pokazują, jak wyglądał fechtunek szablą huzarską w tamtym czasie. Dobrze, proszę Państwa, na dziś to wszystko z mojej strony. Dziękuję wszystkim za suby, dziękuję za oglądanie mojego kanału. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.